Między niusami Krzysztof Gędułek, Łukasz Karpiel, witamy Państwa. Witam Państwa. Elementarz dzisiaj, o elementarzu dzisiaj sobie porozmawiamy, elementarzu Joanny Kluzik-Rostkowskiej, który podobno jest za darmo. A to dziwne, bo mądrzy ludzie mówią, że podobno nie ma nic za darmo. Ale jak jest za darmo? To znaczy, że co, że to ci, którzy tam pracowali, to są wolontariusze? Nie wiem, może z miłości do premiera, czy do minister Kluzik-Rostkowskiej? Albo z miłości do dzieci. Cały, cały Ministerstwo Edukacji na pewno jest rozkochany w dzieciach. Prawdopodobnie, I bo dobrze by było. W sumie. Mogło pracować za darmo nad elementarzem z miłości właśnie do dzieci. Aha, i to jest taki numer. Z tym. I zapewne też z miłości do dzieci wycięto tam informacje w tym elementarzu o Bożym Narodzeniu. No prawdopodobnie z miłości do dzieci, żeby ich nie narażać na tą straszną atmosferę około Bożonarodzeniową, te prezenty, choinki, Wigilia, no to, to jest tak. strach. Była tam nie? tylko informacja o tym po prostu, że są święta, oczywiście Aha. po protestach ona została przywrócona. tak, tak, tak oddajemy, ale widać te, co kto miał w głowie, te kiedy ten elementarz tak. powstawał. Tak, za darmo. za darmo, wolontaryjnie, co miał w głowie, a my chyba domyślamy się, co mogłaby mieć w głowie Joanna Kluzik-Rostkowska, gdyby sama siadła na tym elementarzem i gdyby całkowicie oczywiście za darmo, to trzeba za podkreślić, darmo. usiadła na tym elementarzem i zaczęła nad nim pracować, uh -huh. wymyślać poszczególne kwestie i materiały edukacyjne dla dzieci. Czyli będziemy mówić o marzeniach minister Kluzik-Rostkowskiej. Dokładnie, o marzeniach, dlatego przenosimy Państwa teraz w świat marzeń Joanny Kluzik-Rostkowskiej i jej elementarza. To jest najwybitniejszy przywódca w dziejach Rzeczpospolitej. Stawia on czoła wszystkim wyzwaniom, jakie rzuca nam świat. Kocha dzieci, piłkę nożną i Cristiano Ronaldo. Ważne słowo do zapamiętania – Tusk. To są szkodniki. Szkodniki nie lubią dzieci. Zawsze wychodzą z szafy w dziecięcych pokojach, gdy jest już ciemno, nie lubią piłki nożnej, a co za tym idzie, nie lubią Cristiano Ronaldo. Chcą zamknąć całą Polskę w więzieniu. Ważne słowo do zapamiętania strach. To jest szczęśliwa rodzina. Nie ma w niej alkoholu ani przemocy. Wszyscy się kochają choć przyszło im żyć w trudnych czasach ważne słowo do zapamiętania tolerancja to są katolicy są nudni chodzą do kościoła brzydko się ubierają i jedzą cebulę swój ubiór i jedzenie narzucają wszystkim ważne do zapamiętania faszyzm to jest kobieta. Kobieta kiedyś była rycerzem. Dzisiaj jest głową rodziny. Utrzymuje rodzinę, a po pracy siada przed telewizorem i ogląda mecze. Czasem może mieć też brodę. Słowo do zapamiętania – kiełbasa. Po niemiecku – wurst. I jak Ci, Krzysztofie, podoba podręcznik zmarzeń minister Rostkowskiej? No powiem szczerze, że bardzo mi się podobał. To znaczy w, w tym sensie, że gdybyśmy go mieli przed sobą i gdybyśmy zagłębiali się w kolejne rozdziały, to pewnie mielibyśmy kupę śmiechu. Darmową z tego. kupę śmiechu. Tak jest, darmowy śmiech, darmowy podręcznik, darmowy. A dzieci. Oczywiście niewiele by się z tego nauczyły. Ale za a wręcz darmo. przeciwnie, ale za darmo, ale przynajmniej za darmo. Dziękujemy bardzo Państwu. Oby jednak jak najmniej rzeczy w kraju było za darmo, bo jak wiemy, nie ma nic za darmo. Nie ma. Do zobaczenia.